Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś powiemy sobie o roli wapnia i magnezu w akwarium słodkowodnym. Zapraszam. To, że badamy wapń i magnez w akwariach morskich, jest oczywiste. Są to jedne z najważniejszych parametrów, jakie bada się w akwarium morskim. Jednak badanie wapnia i magnezu i rola tych dwóch pierwiastków w akwarium słodkowodnym jest często niedoceniana. Jedynie osoby, które są, że tak powiem, bardziej zaawansowane, to osoby, które mają akwaria typowo roślinne, z bogatą roślinnością, znają ten temat i jak najbardziej badają wodę pod tym kątem. Dzisiaj Wam opowiem troszeczkę o roli wapnia i magnezu w akwarium słodkowodnym i ich roli na przykład przy hodowli roślin. W większości kraju woda wodociągowa zawiera spore ilości wapnia i magnezu. W moim na przykład mieście wapnia jest aż 65, czyli całkiem dużo. W większości kraju woda jest twarda i zasadowa, a tam, gdzie woda jest twarda i zasadowa, możecie być pewni, że w wodzie jest dość dużo wapnia i magnezu. Jest to po prostu zdrowe dla ludzi. Stosunek wapna do magnezu jest dobrze, gdy jest 4 do 1. Mówimy oczywiście o akwarystyce. Na korzyść wapnia, czyli więcej wapnia, mniej magnezu. Przyjmujemy, że przyzwoita ilość wapnia w akwarium słodkowodnym to jest 5 do 15 i takie stężenie całkowicie jest wystarczające na potrzeby akwarystyki i do dobrej kondycji roślin. I oczywiście, jak tu mówimy o stosunku 4 do 1, to odpowiednia ilość magnezu, którą, jak widzicie, bardzo łatwo jest sobie policzyć. Jak już wcześniej wspominałem, stosunek wapnia do magnezu to jest 4 do 1, ale tak naprawdę nie musicie się starać utrzymywać to aż w takich proporcjach. Jest to jak gdyby ideał, ale jak będziecie mieli 2 do 1, nie będzie tragedii. Rośliny w Waszym akwarium nadal będą w świetnej formie. Tutaj chciałem Wam polecić bardzo fajną książkę Fizjologia roślin, trzech wybitnych autorów. Miniaturka tutaj się obok mnie pojawi. Z tej książki dowiecie się naprawdę fajnych rzeczy o roślinach. Szczerze ją polecam, warto nabyć. Dlaczego te pierwiastki są tak ważne w akwarystyce słodkowodnej? Zacznijmy może od wapnia. Niedobory wapnia, jak wspomniałem, praktycznie w akwariach, w których nie używamy wody osmotycznej lub w jakiś sposób tam zmiękczanej przez na przykład żywice jonowymienne, jakieś tam filtry DEMI, takie niedobory praktycznie nie występują. A one bardzo często zdarzają się w akwariach, w których używamy wody osmotycznej. Niedobory widać po roślinach. Opowiem Wam teraz, jak to wygląda. A wygląda to bardzo niefajnie. Stożki wzrostu u roślin nowych, nowe stożki wzrostu u roślin są zdeformowane, poskręcane. Tak samo nowe listki mogą być zdeformowane, poskręcane, nienaturalnie wyglądają. Od razu widać, że coś z tą rośliną jest nie tak. Oczywiście następuje również zahamowanie wzrostu takich roślin, a nawet w skrajnych przypadkach obumieranie nowych stożków roślin i nowych liści. Przeciwdziałanie jest bardzo proste. Oczywiście najpierw musicie zbadać wodę odpowiednim testem, żeby wiedzieć, ile tego wapnia macie w akwarium. I po prostu dodajecie sobie do akwarium wodę z kranu. Jeśli używacie wody oczywiście osmotycznej, zróbcie to w jakichś proporcjach. Na początek na przykład zmieszajcie sobie w wiadrze 10-litrowym z 6-7 litrów wody osmotycznej i 3-4 litry wody z kranu, zbadajcie tą wodę i zobaczcie, że taka proporcja Wam odpowiada. Jeśli tego wapnia jest za mało, dodajcie więcej kranowy, a mniej osmozy. Chyba rozumiecie tą zasadę, jest to bardzo proste. Oczywiście bez badania wody, odpowiedniego testu, nie będziecie w stanie tego zrobić, a na oko, no różnie to bywa. Metoda z kranową jest taka najprostsza i najtańsza, ale możecie używać różnych preparatów, które wzbogacają Wam wodę osmotyczną. Mineralizatorów jest tego na rynku cała masa, wiele firm to produkuje i nie są to dość drogie rzeczy. I tą metodą również sobie poradzicie.
Myślę jednak, że większa część akwarystów będzie miała problem z nadmiarem wapnia w akwarium, bo przecież w wodzie wodociągowej jest tego całkiem sporo, a nie ukrywajmy, większość z Was nie używa filtrów odwróconej osmozy. I tutaj rodzi się problem. Powiedzmy sobie, że do 30 mg na litr wody nie przejmowałbym się. Ta wartość jest jak najbardziej jeszcze dopuszczalna, a niektórzy z Was nawet celowo utrzymują tak wysokie wartości w akwariach z gęstą roślinnością typu holenderskiego na przykład. Nie ma problemu, można takie warunki utrzymywać. Wiadomo, każde akwarium jest inne i każdy sam sobie dobierze odpowiednie wartości korzystne dla jego zbiornika. Ale wysokie już wartości, powiedzmy sobie od 70 w górę, mogą być niekorzystne dla roślin akwariowych. Przy tak wysokim poziomie wapnia niektóre pierwiastki są bardzo źle wchłaniane przez rośliny, wręcz te wchłanianie jest bardzo mocno upośledzone, mam to na myśli jony żelaza, miedzi, niklu, a nawet samego magnezu, co oczywiście odbija się na kondycji roślin. Magnez również jest niezbędny do wzrostu i budowy roślin. Jest budulcem chlorofilu, tego zielonego barwnika, dzięki któremu roślina jest właśnie zielona. Więc bierze udział w procesie fotosyntezy. I jak już zgadujecie, jego rola jest bardzo ważna. Po czym poznać niedobory magnezu? Tutaj niestety bardzo łatwo jest je pomylić z niedoborami żelaza. Objawy są prawie identyczne, dlatego tak ważne są testy. Jeśli macie wątpliwości, musicie zbadać sobie poziom magnezu odpowiednim testem i poziom żelaza, bo jak wspominałem, objawy są prawie identyczne i na oko ciężko byłoby to zrobić. O ile w przypadku wapnia cierpiały głównie młode liście, nowe liście i stożki wzrostu, tutaj przy niedoborach magnezu jest zupełnie odwrotnie. Cierpią starsze liście. Następuje tak zwana chloroza międzyżyłkowa, czyli blaszka liściowa zaczyna żółknąć między tymi żyłkami, w cudzysłowie nerwami. Po pewnym czasie, gdy ten niedobór postępuje, liście ciemnieją, a następnie gniją. Musicie również wiedzieć, że niedobory magnezu bardzo mocno nie sprzyjają roślinom na aktywnych substratach. Tam, gdzie ten fosfor zanika, zrobimy o tym poprzedni film, możecie sobie oglądnąć. Odpowiedni poziom magnezu pomaga przetrwać roślinom przy niskim poziomie fosforu. Pamiętajcie o tym. A co w przypadku, gdy magnezu jest za dużo? No, w skrajnych przypadkach, gdy tego magnezu jest naprawdę dużo, może dojść na przykład do sytuacji, w której na przykład sam wapń, ale również potas będzie trudno wchłaniany przez rośliny i czym to skutkuje, to już na pewno wiecie. A co w przypadku, kiedy tego magnezu brakuje? Tutaj postępujemy tak samo jak w przypadku niedoborów wapnia, o których wspominałem w tym filmie wcześniej. Czyli dodajecie albo jakąś część kranówy do wody osmotycznej, bo oczywiście te niedobory wapnia, zdarzają się w akwariach prowadzonych głównie na wodzie osmotycznej lub w dużej jej części. Czyli podajemy sobie odpowiednią ilość kranówy do takiej wody w ustawionej wcześniej proporcji, albo używacie na przykład takich końcówek do wody, do tych filtrów osmotycznych, które mineralizują Wam wodę, lub nawet takich preparatów w płynie, które dodajemy do wody. Walka z tym jest bardzo prosta i niezbyt kosztowna. Oczywiście w sytuacji, kiedy tego magnezu jest za dużo, po prostu wtedy podajemy większą część wody osmotycznej, albo jeśli nie macie takiego filtra, to kupujecie taką wodę w sklepach zoologicznych albo wodę Demi w bańkach 5-litrowych, w sklepach na przykład budowlanych albo na stacjach benzynowych. Można kupić to za jakieś tam śmieszne pieniądze. I tradycyjnie na koniec zapraszam Was na mojego Facebooka, gdzie dowiecie się, jaki będzie następny temat filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. A dla osób wspierających ten film będzie dostępny dużo wcześniej, będą mogły go oglądnąć przed innymi. Będą też dostępne różne bonusy, na przykład nieudane sceny, śmieszne, nieudane sceny z filmów, które normalnie w filmie się nie znalazły, a nawet jest możliwość lokowania swojego produktu lub loga.